W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy rozwiać wszelkie wątpliwości. Proszę Państwa, Wielkanoc znajduje się w Małopolsce. Małopolska to bardzo szczególny region naszego kraju. To tutaj, w jej sercu, leży Kraków, dawna stolica Polski, miasto nas wszystkich. Tutaj w Małopolsce, dzięki obecności licznych grup etnicznych, wciąż kultywuje się zapomniane tradycje związane z Wielkanocą. No i powiedzmy jeszcze jedno, Wielkanoc tutaj trwa aż 3 dni, bo to nie tylko niedziela i poniedziałek, ale jeszcze wtorek, kiedy w Krakowie odbywa się tradycyjne święto rękawki. Święta Wielkiej Nocy poprzedza Wielki Tydzień, który rozpoczyna się niedzielą palmową. Symbolem tego dnia są oczywiście palmy, te najsłynniejsze w Małopolsce, ba, w całym kraju. Wytwarza się w Lipnicy Murowanej. Później odbywa się konkurs na najpiękniejszą palmę. Dodajmy w tym miejscu, że te najwyższe mierzą ponad 30 metrów. Mężczyźni tradycyjnie zajmują się wyplataniem palm, kobiety ich przystrajaniem, co wcale nie jest zadaniem łatwym, o czym się przekonuje już od dobrych kilku godzin. W Kalwarii Zebrzydowskiej co roku odbywa się największe misterium męki pańskiej. Punkt kulminacyjny tych wydarzeń przypada na Wielki Piątek. Dodajmy, że wydarzenie przyciąga wiernych i turystów z całego świata. W Krakowie na rynku co roku odbywa się największe święcenie pokarmów w Małopolsce. Ze święconką wierni wracają do domów, ale jej pysznej zawartości nie mogą spałaszować jeszcze tego samego dnia. Muszą poczekać do śniadania w niedzielę, po to, żeby razem z rodziną, ze wszystkimi biesiadnikami cieszyć się wspólnie atmosferą Wielkiej Nocy. Wielkanoc to święto potraw z jaj. Jajka zjadamy pod różnymi postaciami, zazwyczaj ze smakiem. Pytanie tylko, jak to zrobić poprawnie z punktu widzenia savoir vivre. Jajka na twardo podawane są zawsze już obrane ze skorupki, no i pokrojone w połówki. Taką połówkę nakładamy sobie na swój własny talerz i zjadamy oczywiście przy pomocy noża i widelca. Gdyby jajko było w całości, to należy zrezygnować z jedzenia, bo gdybyśmy nacisnęli na nie widelcem i nożem, mogłoby gdzieś wyskoczyć tam jak pocisk z armaty. Jajko na miękko pojawi się przed nami oczywiście w specjalnym kieliszku. Do dyspozycji mamy łyżeczkę, którą należy to jajko z góry ostukać, a następnie tę ostukaną skorupkę powoli obrać. I tak na końcu, kiedy już zdejmiemy sobie taką czapkę z jajka, łyżeczką właśnie wyjadamy ten smakowity środek. Inną potrawą z jajek, którą zjadamy nie tylko na Wielkanoc, ale w zasadzie na co dzień, jest jajecznica. Do jajecznicy zawsze używamy widelca. Nie łyżeczki, ale widelca. Co dalej? Na naszym stole może się pojawić również omlet. W niektórych restauracjach do omletu zostanie nam podana specjalna łyżka. Jeśli tak się nie stanie, możemy sięgnąć po widelec, a jeśli omlet jest pełen dodatków w środku, dodatkowo możemy sięgnąć po nóż i w ten sposób poradzić sobie z tym daniem. No i w końcu, na koniec zostaje nam jeszcze jajko sadzone, do jajka sadzonego widelec i nóż. I w ten sposób sobie radzimy jednym i drugim sztućcem. Po tych wszystkich wielkanocnych uciechach dobrze wyjść na pole i trochę się poruszać. I jeszcze nie zachęcamy Państwa do tego, żeby na polu jeść. To będziemy robić latem. Póki co spacer, może trochę pobiegać. Lany poniedziałek będzie na pewno dobrą okazją do tego.